Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Według powieści Artura Conan Doyle'a. Pies Baskervillów. Część pierwsza. Występują Watsonie, jestem ciekaw, co pan powie o tej lasce. Czyżby miał pan oczy z tyłu głowy? Drogi Watsonie, gdyby przeczytał pan moją monografię o zmysłach dotyku u detektywów, dowiedziałby się pan o istnieniu receptorów na koniuszkach uszu. Czyli nie mam oczu z tyłu głowy. Pan Holmes widzi pańskie odbicie w dzbanku do kawy. Jamesowi Mortimerowi MRCS od jego przyjaciół CCH oraz data 1884. Co pan może powiedzieć o właścicielu tej laski? Myślę, że doktor Mortimer jest w średnim wieku. Przypuszczam, że praktykuje na wsi. Dlaczego? Ponieważ ta niegdyś okazała laska jest tak zniszczona, że nie wyobrażam sobie jej w rękach miejskiego lekarza. Poza tym myślę, że CH to skrót nazwy klubu myśliwskiego. Drogi Watsonie, doskonale opanował pan moją metodę dedukcji, ale niestety pańskie wnioski w większości są błędne. Taki prezent lekarz mógł otrzymać od jakiegoś szpitala. Literki CCH każą mi przypuszczać, że chodzi o szpital w Charing Cross. Być może ma pan rację. Przejdźmy dalej. Lekarz raczej nie zrezygnowałby z pracy w Londynie. Prawdopodobnie był tam tylko na praktykach. Opuścił miasto 5 lat temu. Świadczy o tym data na lasce. Czyli pański lekarz w średnim wieku wyparował. A zamiast niego mamy sympatycznego, ale roztrzepanego młodego człowieka około 30, który spędził w naszym pokoju gościnnym ponad godzinę i zapomniał zabrać laski. Poza tym, bardzo kocha on swojego psa, który, sądząc po śladach zębów, jest większy od teriera. Ale mniejszy od Mastiffa. Ostatnią tezę będzie ciężko potwierdzić. To proste, mój przyjacielu, to Cocker Spaniel. Cocker Spaniel? Zgadza się. Nie do wiary. Przyszedł wczorajszy gość. Wczoraj zostawił laskę, dzisiaj przyprowadził psa.
Co za szczęście. Zastanawiałem się, gdzie ją zostawiłem. Tutaj czy w siedzibie żeglugi? Prezent? Tak. Pod szpitala w Charing Cross? Tak, od kolegów z okazji ślubu. Bardzo niedobrze. Nie spodziewałem się, że ma pan aż tak wydłużoną czaszkę i aż tak wypukłe łuki brwiowe. Pańska czaszka mogłaby stać się ozdobą każdego muzeum antropologii. Wasz череп mógłby posłużyć ukraszeniem любого антропологического музея. Jest mi bardzo miło. Myślę, że jest pan drugim co do wielkości europejskim ekspertem. Ciekawe, kto ma zaszczyt być pierwszym? Pan Bertillon cieszy się dużym autorytetem wśród logicznie myślących osób. Ale jako praktyk jest pan najlepszy. Mam nadzieję, że nie byłem zbyt gadatliwy. Tak. Odrobinę. W kieszeni mam starodawny rękopis. Z połowy XVIII wieku, o ile nie jest podrobiony. Nie do wiary. Skąd pan wie? Podczas naszej rozmowy zauważyłem, że z pańskiej kieszeni wystaje kawałek tego rękopisu około 3 cali. Zakładam, że pochodzi z 1740 roku. Z 42. Ten rodzinny dokument otrzymałem od Sir Charlesa Baskervilla, którego nagła i tragiczna śmierć wstrząsnęła całym Devonshire 3 miesiące temu. Tak wzrunowało весь Devonshire 3 miesiące temu nazad. Byłem jego lekarzem i przyjacielem. Sir Charles był człowiekiem władczym, mądrym i praktycznym. Ten dokument traktował bardzo poważnie. Manuskrypt jest krótki. Jeśli pan pozwoli, przeczytam go w całości. Istnieje wiele świadectw dotyczących psa Baskervillów. Jako potomek Hugona Baskervilla wiele słyszałem o tym psie od mojego ojca, a on od dziadka. Postanowiłem więc zapisać tę historię, aby przestrzec was, moje dzieci, przed straszną klątwą, którą zdejmują modlitwa i skrucha. Pewnego dnia Hugon zakochał się w córce sąsiada farmera, o ile można tak określić jego wyuzdaną namiętność. Pewnej nocy, gdy jej ojca i braci nie było w domu, Hugon zakradł się do farmy, porwał panienkę i uwięził ją w górnej części zamku. Sam zaś ucztował z towarzyszami na dole. Wystraszona na śmierć dziewczyna zdecydowała się na rozpaczliwy krok. Trzymając się bluszczu, zeszła po grzymsie i pobiegła przez bagna do rodzinnego domu. Wkrótce Hugon zostawił gości, żeby pobyć z bramką w odosobnieniu. Zobaczył jednak, że klatka jest pusta, a ptaszek uciekł. Wtedy opętał go szatan. Hugon rozkazał spuścić psy. Wskoczył na konia i pognał w kierunku bagien. Jego kompanii nie od razu zrozumieli, skąd to zamieszanie. Po chwili wskoczyli na konie i dołączyli do pościgu.
Po kilku kilometrach pijani mężczyźni zobaczyli sforę niegdyś wściekłych psów, które żałośnie skamlały i chowały się pod nogami koni. W świetle pochodni jeźdźcy ujrzeli na polanie ciało panienki. Nagle przerażonym hulakom zjeżyły się włosy na głowie. Nad rozszarpanym ciałem Hugona ujrzeli obrzydliwego potwora. To było ogromne zwierzę czarnej maści, podobne do psa. Potwór zwrócił ku nim zakrwawioną paszczę i błysnął ślepiami. Żaden z nich nie pamiętał, jak wrócił do domu. Nikto nie pamiętał, jak wrócił do domu. Powierzam was, moje dzieci, opatrzności i zaklinam na wszystkie świętości. W nocy, kiedy to siły zła panują niepodzielnie, trzymajcie się z dala od bagien. Panie Holmes, czy to nie jest ciekawe? Owszem, ale dla miłośników dawnych dziejów. Dobrze. Mam tu miejscową gazetę z 14 stycznia owego roku, w której umieszczono krótką relację wydarzeń związanych ze śmiercią Sir Charlesa Baskervilla. Śmierć Sir Charlesa, kandydata partii liberałów, ogromnie poruszyła mieszkańców Devonshire. Pozostając bezdzietnym kawalerem, Sir Charles nieraz deklarował chęć finansowego wsparcia miejscowej ludności, która z tym większym smutkiem przyjęła wiadomość o jego śmierci. Opierając się na wynikach medycznej ekspertyzy, przysięgli ogłosili werdykt: nagła śmierć. I co z tego? Snoopy, uspokój się. Nie wierzę w ani jedno słowo. Dokonując oględzin ciała, na końcu cisowej alei dostrzegłem ślady. Mężczyzny czy kobiety? To były ślady ogromnego psa. Ślady ogromnej sobaki. Czy oprócz pana ktoś je zauważył? Znajdowały się około 30 kroków od ciała. Nie zwrócili na nie uwagi. Też bym ich nie zauważył, gdybym nie przypomniał sobie legendy. Mówi pan, że ślady były ogromne? Tak. Ale nie prowadziły do ciała Sir Charlesa? Nie. O ile dobrze zrozumiałem, na końcu alei jest furtka. Tak, prowadzi na bagna. Doktorze Mortimer, mam jeszcze jedno ważne pytanie. To były jedyne ślady w okolicy ciała? Nie, były tam ślady lokaja Barrymora. To on pierwszy znalazł zwłoki. Niezwykle ciekawie. Mam kolejne pytanie. Czy furtka była zamknięta? Tak, na kłódkę. Znaleziono coś obok furtki? Trudno było cokolwiek znaleźć na ubitym śniegu. Prawdopodobnie Sir Charles spędził przy furtce około 10 minut. Dlaczego pan tak sądzi? Popiół dwukrotnie spadł z jego cygara. Obejrzał pan ciało? Żadnych śladów przemocy. A sekcja zwłok? Vitium cordis. Czyli przewlekła wada serca. Zajmiemy się tą sprawą. Panie Holmes, w niektórych przypadkach nawet detektywi i policja są bezradni. Miejscowi mieszkańcy opowiadali, że jeszcze przed śmiercią Sir Charlesa widzieli na bagnach potworną zjawę, podobną do tej z manuskryptu. Cała okolica żyje w strachu. Oczywiście walczę ze złem w miarę swoich możliwości, ale wypowiadanie wojny samemu szatanowi byłoby zuchwalstwem.
O co pan mnie w zasadzie prosi? A ja was пока еще ни о чем. Na razie o nic pana nie prosiłem. Зачем же вы пришли сюда? Po co więc pan do nas przyszedł, doktorze Mortimer? За совет. Poradę. Скажите, co mam zrobić z сэр Henrym Baskervillem, który przyjedzie na dworzec Waterloo dokładnie za godzinę i kwadrans? Через час с четвертью. Это наследство. Jest spadkobiercą? Tak, przyjeżdża z Kanady. Są inni pretendenci do spadku? Sir Henry to ostatni członek rodu Baskervillów. Będziemy więc na panów czekać. Proszę nie straszyć sir Henry'ego. Mój zmarły małżonek powiadał, że to najdokładniejsza mapa Brytanii. W tym tomie znajdą panowie okolice Devonshire. Bardzo dziękujemy. Jest pani bardzo uprzejma. To prawda. Czyżby pański gość znowu zapomniał o swojej lasce? Oto interesująca nas okolica. W środku znajduje się posiadłość Baskervillów. Proszę zauważyć, że dookoła są lasy. Cisowa aleja nie jest zaznaczona, ale sądzę, że biegnie równolegle do bagien. Te domki to wieś Grimpen. Sądzę, że tam mieści się siedziba naszego nowego znajomego, doktora Mortimera. Mniej więcej w odległości 20 kilometrów stąd znajduje się więzienie o zaostrzonym rygorze. Budynków mieszkalnych jest bardzo mało, a dookoła same bagna. Niewesoła okolica. Już pan myśli o tej sprawie? Ciągle chodzi mi po głowie. Jakie są pańskie przypuszczenia? To bardzo zawiła sprawa. To prawda. Kim pani jest? Pani Hudson. Bardzo mi miło, witam. Siodło zostawię tutaj. Proszę wejść. Dzień dobry. Witamy w Wielkiej Brytanii. Dziękuję, panie... Witam, panie Holmes. Poznałem pana. Wieści o pańskich bohaterskich czynach dotarły i do nas za ocean. A pan to zapewne doktor Watson. Nie znam się na literaturze, ale pańskie powieści są niesamowite. Bardzo się cieszę. W Londynie jest bardzo gorąco. Kiedy 2 tygodnie temu wyjeżdżałem z Kanady, padał tam śnieg z deszczem. Pańska laska. Cholerne zapominalstwo. Witam panów. Jak pan przywitał kraj pańskich przodków? Wspaniale. Przywitał mnie zagadkami. Proszę pokazać list. Dostałem bardzo dziwny list. Trafił do mojego pokoju hotelowego, choć nie mam w Londynie żadnych znajomych. Sherlock Holmes. Jeśli zależy panu na życiu, proszę się trzymać z dala od moczarów. Anonim. Słowo moczary zostało napisane atramentem.
Doktorze Mortimer, co pan o tym sądzi? Tym razem nie widzę działania sił nadprzyrodzonych. Ale być może nadawca tego listu jest innego zdania. Jaka sprawa? Wydaje mi się, że panowie wiedzą więcej ode mnie, dlatego chciałbym, Sir Henry. W swoim czasie wszystkiego się pan dowie, proszę mi wierzyć. A teraz, panowie, zajmijmy się tym arcyciekawym dokumentem. Słówka zostały wycięte z gazety The Times. Watsonie, mamy wczorajsze wydanie? Czytałem je. Nie ma tam ani słowa na temat przyjazdu Sir Henry'ego. Oczywiście, przecież dopiero co przyjechałem, Sir Henry. Doktorze Mortimer, jest pan w stanie odróżnić czaszkę murzyna od czaszki Eskimosa? Oczywiście, to mój konik. Chodzi o łuki brwiowe, budowę twarzy i szczęk. Też mam swojego konika. Rzecz w tym, że dla mnie druk gazety The Times różni się od druku tanich wieczorowych gazet tak samo, jak dla pana czaszka murzyna od czaszki Eskimosa. Rozumiem. Druk The Times trudno z czymkolwiek pomylić. Czyli ktoś wyciął słówka nożyczkami. Tak, do manikiuru. A dlaczego ostatnie słowo napisano odręcznie? To proste. Zabrakło go we wczorajszym wydaniu. Może pan powiedzieć o tym liście coś jeszcze? Tak. Słówka są ponaklejane krzywo, stąd wnioskuję, że nadawca listu bardzo się spieszył i denerwował. Poza tym jestem przekonany, że list powstał w hotelu. Dlaczego? Tak zniszczone pióro i kałamarz można spotkać tylko w hotelu. Sir Henry? Sir Henry? Słucham. Czy w Londynie przytrafiło się panu jeszcze coś niezwykłego? Nie. Mr. Holmes. Właśnie przyjechałem. Nawet tylko przyjechał w Londyn. Ach, doktor Watson. Doktorze Watson, dzieciństwo i młode lata spędziłem w Stanach i Kanadzie. Tam też skończyłem studia. Słuchajcie, u mnie, że... Zaraz. Przecież zginął mi but. Sir Henry, pański but na pewno się znajdzie. Myślałem, że to panów zainteresuje. Po prostu gdzieś pan go zapodział i już. Proszę nie pomyśleć, że mi go żal. Rzecz w tym, że dopiero wczoraj je kupiłem. Nawet nie zdążyłem założyć. Wystawił pan na korytarz nowe buty? Nowe botinki? Nie. To znaczy, one były jasnobrązowe, a ja nie przepadam za tym kolorem. Zostawiłem więc kartkę z prośbą o pomalowanie ich czarną pastą. Dlaczego nie kupił pan czarnych butów? Dlaczego, Sir Henry? A co w tym dziwnego? Doktorze Watson, co chce pan przez to powiedzieć? Watsonie, robi się interesująco. Proszę spojrzeć w prawo.
Spróbujmy przyjrzeć się tej osobie. Cholera, zauważył nas. Kto to był? Nie mam pojęcia. Zdążył pan przyjrzeć się jego twarzy? Zauważyłem brodę. Ja też, ale pewnie była doklejona. Jakiś szpieg? Tak. Myślę, że Sir Henry jest obserwowany od chwili przyjazdu do Londynu. Skąd inaczej zainteresowani wiedzieliby, że zatrzymał się w hotelu Northumberland? Jak długo będą ze mnie kpić w tym hotelu? Za durośka? Uważają mnie za durnia? Za durośka? Jeśli ten bałwan nie znajdzie mojego buta, zrobię im awanturę. Witam. Nadal poszukuje pan swojego buta? Tak. Mam poczucie humoru, ale bez przesady. Wczoraj zniknął nowy but, a dzisiaj ukradziono stary. W żadnym hotelu na świecie nie przytrafiło mi się nic bardziej absurdalnego. Witam, Watsonie. Dzień dobry. Doktorze Mortimer, zauważył pan, że dziś rano ktoś panów śledził? Śledzili? Kto? Niestety nie wiem. Proszę sobie przypomnieć, czy w pańskiej okolicy mieszka ktoś, kto nosi brodę? Kto nosiłby brodę? Zaraz. Lokaj nieżyjącego Sir Charlesa Barrymora ma dosyć dużą brodę. Gdzie jest teraz? W posiadłości Baskervillów. Opiekuje się nią. To łatwo sprawdzić. Zrobimy tak. Wyślemy dwa telegramy. Jeden do Barrymora z pytaniem, czy jest przygotowany na przyjazd Sir Henry'ego, a drugi do kierownika miejscowej poczty z prośbą o osobiste doręczenie lokajowi lub odesłanie telegramu nadawcy. A propos, kim jest ten Barrymore? To piąte czy szóste pokolenie Barrymorów, które mieszka w posiadłości Baskervillów. Czy Sir Charles zostawił mu coś w spadku? Tak. Barrymore i jego żona otrzymali po 500 funtów. Lokaj wiedział o tym wcześniej? Tak. Sir Charles lubił opowiadać o swoich poczynaniach na wypadek śmierci. To bardzo interesujące. Mam nadzieję, że nie będzie pan podejrzewał wszystkich osób, które otrzymały od Sir Charlesa finansowe wsparcie. Ja też dostałem około 1000 funtów. Na jaką kwotę wyceniono cały majątek? Milion. Na milion. Drogi doktorze Mortimer, z pewnością znajdzie się wielu chętnych, którzy rozpoczną ryzykowną grę o taki majątek. To prawda. Jestem przekonany, że jeśli doktor Watson zgodzi się towarzyszyć panom w posiadłości Baskervillów, Sir Henry będzie się czuł o wiele bezpieczniej. Jak to? Przecież wie pan, że mam pilne sprawy w Londynie. Bardzo bym prosił o codzienną relację wydarzeń. W razie kryzysu natychmiast przybędę na pomoc. Na razie mamy tylko jedną poszlakę. Woźnica? Tak. Szkoda, że nie zauważyliśmy jego numeru. Nie my, tylko pan, drogi Watsonie. Witam, panie Butler. Dzień dobry. Pamiętam, że pracował u pana chłopiec o imieniu Cartwright. Był bardzo inteligentny. Zgadza się. Nadal jest u nas zatrudniony.
Chciałbym z nim porozmawiać. Proszę mi również rozmienić 5 funtów. 5 funtów. Dzień dobry, panie Holmes. Cieszę się, że cię widzę. Proszę mi podać listę londyńskich hoteli. Oto spis 23 hoteli w okolicy Charing Cross. Proszę spojrzeć i zapamiętać. Zapomnieli? Tak jest, proszę pana. Wstąpisz do każdego z nich i każdemu portierowi dasz szylinga. Proszę was, sir. Proszę bardzo. Dziękuję. Oto 23 szylingi. Powiesz portierom, że musisz obejrzeć kosze na śmieci, do których wyrzucono wczorajsze papiery. Wytłumaczysz im, że bardzo ważny telegram trafił pod zły adres. W rzeczywistości będziesz szukał pociętego nożyczkami artykułu z wczorajszego wydania The Times. Oto on. Zapamiętałeś? Tak, proszę pana. Świetnie. Portierzy skierują cię do bojów hotelowych, którym również dasz po szylingu. Oto kolejne 23 szylingi. Szanse są znikome, ale bądźmy dobrej myśli. Na wszelki wypadek daję ci jeszcze 10 szylingów. Wieczorem proszę telegrafować do mnie na Baker Street. To tyle. Tak jest, proszę pana. A teraz musimy znaleźć woźnicę z numerem 2704. Proszę was. Proszę bardzo. Szef powiedział mi, że pod tym adresem interesują się wozem numer 2704. Pracuję od 7 lat i nigdy nie miałem żadnych skarg. Postanowiłem więc osobiście się dowiedzieć, czym zawiniłem. Niczym, szanowny panie, wręcz przeciwnie. Jeśli odpowie pan na wszystkie pytania, dostanie pan ode mnie pół suwerena. A teraz proszę za mną. Zaiste nie wiesz, gdzie znajdziesz, a gdzie stracisz. Dobry dzień. Witam pana. Proszę mi opowiedzieć o pańskim pasażerze, który obserwował tę kamienicę dzisiaj o 10 rano, a następnie śledził dwóch panów. Cóż mogę dodać, skoro wszystko wie pan lepiej ode mnie? Proszę opisać, jak wyglądał. Był schludnie ubrany. Miał czarną brodę. To tyle. Kolor oczu? Nie zauważyłem. Przyniesiono 2 telegramy. Dziękuję. Odwiedziłem 23 hotele, niestety niczego nie znalazłem. Cartwright. Przed chwilą dowiedziałem się, że Barrymore był w domu. Baskerville. 2 strzały i oba niecelne. Zauważył pan coś jeszcze? Pasażer powiedział, że jest detektywem i prosił, żebym za wiele nie gadał. A to ciekawe. Kiedy pan o tym powiedział? Gdy się rozliczał. Może powiedział coś jeszcze? Powiedział, jak się nazywa. Wspaniale. Watsonie, proszę przygotować kolejne pół suwerena. Jak się nazywał? Sherlock Holmes. Здравствуйте, Перкинс! Witaj, Perkinsie. Witam, doktorze Mortimer. To Perkins. Witam. Witam szanownego pana.
На! Przyjechał nowy właściciel. Perkinsie, co to jest? Szukają zbiega z pobliskiego więzienia. Od 3 dni na wszystkich drogach są patrole. Ale na razie bez skutku. A kto że on? Kim on jest? To ten wariat Selden. Po zabójstwie w Notting Hill tego drania już nic nie powstrzyma. To niebezpieczny bandzior. A oto posiadłość Baskervillów. Mój wujek zmarł w tym parku? Nie, Cisowa aleja znajduje się z drugiej strony. Cóż, okolica nie wygląda na przyjazną, ale za pół roku zamierzam doprowadzić tu elektryczność. Słyszeliście panowie o żarówce wynalezionej przez Edisona? Witamy w Baskerville Hall. Barrymore, pan się pomylił. Doktor powiedział po łacinie, że pomyłki to rzecz ludzka. To ja jestem nowym właścicielem. Cóż. Mniej więcej tak sobie wyobrażałem rodzinną posiadłość. Moi przodkowie mieszkali tu przez 5 wieków. Na którą podać obiad, sir? Przepraszam, jak pan... Barrymore. Proszę mi powiedzieć, Barrymore, o której jada się tu obiad? Wieczorem. Wytrzymamy? Wytrzymamy. Sir Henry, moja żona i ja będziemy radzi, jeśli pozwoli nam pan zostać tu przez jakiś czas. Zakładam, że po wprowadzeniu nowego porządku będzie pan potrzebował znacznie większej obsługi. Co ma pan na myśli? Sir Charles wiódł samotne i skromne życie. O ile dobrze rozumiem, pan zamierza żyć inaczej. Z tego, co wiem, pańscy przodkowie mieszkali w posiadłości Baskervillów od kilku wieków. Nie zamierzam od razu zmieniać tradycji. Uważam jednak, że jest tu zbyt mroczno. Zgadza się.
Trudno przedstawić. Teraz trudno sobie wyobrazić, że jeszcze wieczorem ten pokój wprawił nas w przygnębienie. Myślę, że nie chodzi o pokój. Po prostu przyjechaliśmy zmęczeni, dlatego wszystko wydawało nam się ponura. Przez noc odpoczęliśmy. Ja się wyspałem i teraz wszystko widzę w innym świetle. Нам и показалось здесь все таким мрачным. За ночь мы отдохнули, я лично прекрасно выспался, и все остальное кажется веселым. Co to, kasza? Owsianka, sir. Przepraszam, panie... Barrymore, sir. Barrymore, nie ma nic innego? Na przykład jakiegoś kotleta, mięsa? Mięso będzie na obiad, sir. Myślę, że nie chodzi tylko o nastrój. Słyszał pan około północy jakiś płacz? Chyba kobiety. Czy to płacz, po-mojemu, żeński? Pan też to słyszał? Myślałem, że to złudzenie. Rzeczywiście obudziłem się około północy i usłyszałem płacz. Myślałem, że to sen. Nie, bardzo wyraźnie słyszałem kobiecy płacz. Zaraz to wyjaśnimy. Jak on się nazywa? Barrymore? Pan pozwoli. Proszę nam powiedzieć, kto mógł w nocy płakać kobiecym głosem. W zamku są tylko dwie kobiety, mieszkająca w drugim skrzydle pomywaczka oraz moja żona, która, zapewniam pana, nie płakała. Widocznie nam się zdawało. Oczywiście, proszę pana, zgodnie z poleceniem dostarczyłem telegram panu Barrymore'owi. Jak i było ukazane. Kto go dostarczył? Mój syniszka. Mój syn. James? Ty dostarczyłeś telegram panu Barrymore'owi? Tak. Wręczyłeś mu go osobiście? Nie. Pan Barrymore był na strychu. Przekazałem telegram jego żonie. Czyli go nie widziałeś? Nie, sir, ja że przecież mówię, że był na strychu. Skąd wiedziałeś? Żona powinna wiedzieć, gdzie jest jej mąż. Telegram został dostarczony. Jeśli zaszła jakaś pomyłka, niech pan Barrymore złoży skargę. Puść Mr. Barrymore sam żaluje. Doktorze Watson? Przepraszam, że w tak bezceremonialny sposób pana zaczepiam, ale być może słyszał pan o mnie od naszego wspólnego przyjaciela, doktora Mortimera.
Nazywam się Stapleton. Mieszkam w Mary Pate House. Bardzo mi miło. Mnie również. Mortimer pokazał mi pana przez okno, kiedy przejeżdżał pan obok jego domu. Postanowiłem więc przedstawić się pierwszy. Jak tam, Sir Henry? Wszyscy bardzo martwiliśmy się, że po śmierci Sir Charlesa nowy właściciel nie będzie chciał tu zamieszkać. Mam nadzieję, że Sir Henry nie przestraszy się tej historii i miejscowych zabobonów. Jakiej historii? Jaka historia? Chodzi o legendę, która mówi o rzekomym prześladowaniu rodu Baskervillów przez potwornego psa. Słyszał pan o niej? Tak. A pan Sherlock Holmes? Doktorze Watson, pańskie powieści o znanym detektywie dotarły również do nas. A skoro pan tu jest, oznacza to, że Sherlock Holmes zainteresował się tą sprawą. Chciałbym więc poznać jego opinię na ten temat. W tej chwili Holmes jest zajęty innymi sprawami. Czyli to pan prowadzi śledztwo. Doktorze Watson, gdyby potrzebował pan mojej pomocy, jestem do usług. Dziękuję. Jestem gościem Sir Henry'ego, nie potrzebuję więc żadnej pomocy. Żegnam pana. Tak jest. Ostrożności nigdy za wiele. W Londynie podjąłem decyzję, że będę się ubierał jak prawdziwy Anglik. Dlatego proszę schować te wszystkie kanadyjskie walizki. A propos, jeśli coś się panu przyda, proszę się nie krępować. Dziękuję, to zbyteczne. Może to futro? Proszę, na pewno się przyda. Sir Henry. Nie słuchajcie go, Sir Henry. Oczywiście, że przyjmiemy prezent. Jest pan bardzo hojny. Tak jak pański wujek. Przecież wiesz, że nam się przyda. On i tak o niczym nie wie. Dostaliśmy to w prezencie. Był pan na spacerze? A my rozpakowujemy bagaże. Barrymore, otrzymał pan telegram od Sir Henry'ego z wiadomością o przyjeździe? Henry z Londynu o przyjeździe. Tak. Chłopak dał go panu osobiście? Tak. To znaczy nie. Akurat byłem na strychu, żona go odebrała. Napisał pan odpowiedź? Nie, żona to zrobiła. Dziękuję.
прошу вас, уезжайте в Лондон. Błagam, aby natychmiast wrócił pan do Londynu. Dlaczego? No, почему я должен уезжать? Proszę mi zaufać i nie żądać wyjaśnień. Niech pan ucieka z tych bagien. Ale dlaczego? Nadchodzi mój brat. Proszę mu o niczym nie mówić. Witam. To ty, Beryl? Widzę, że dostałeś zadyszki. Tak, pobiegłem za wspaniałym egzemplarzem motyla. Szkoda, że nie miałem przy sobie siatki. Już zdążyliście się poznać? Tak. Powiedziałem Sir Henrymu, że jest za wcześnie na podziwianie bagien. Orchidee jeszcze nie zakwitły. Myślisz, że rozmawiasz z Sir Henrym? Racja, jestem zaledwie jego przyjacielem. Nazywam się dr Watson. Dr Watson. Czyli rozmawialiśmy, nie rozumiejąc się nawzajem. Dr Watson. Doktorze, poznajcie się, to moja siostra. Cóż, doktora z pewnością nie interesuje, czy orchidee kwitną, czy też nie. Skoro poznał pan moją siostrę, musi nas pan odwiedzić. Dziękuję. Proszę siadać. Przyzna pan, że wybraliśmy dziwne miejsce zamieszkania. Ale czujemy się tu dobrze. Prawda, Beryl? Tak. Proszę wejść. Na północy Anglii miałem szkołę, jednak los nie był dla nas łaskawy. Podczas epidemii zmarło 3 chłopców. Nie zdołaliśmy się pozbierać po tym zdarzeniu i większa część majątku przepadła. W zasadzie niczego nie żałuję. Co prawda tęsknię za chłopcami, ale ponieważ jestem zagorzałym miłośnikiem botaniki i zoologii, mam tu mnóstwo pracy. Tak, ale pańska siostra z pewnością okropnie się tu nudzi. Wcale nie. Jak tam śniadanie? W tym domu parzenie kawy należy tylko i wyłącznie do mnie. Zaraz wracam. Proszę mi wybaczyć pomyłkę, doktorze. Pana to zupełnie nie dotyczy. Przekażę pani ostrzeżenie Sir Henrymu. Przywiązuje pan zbyt dużą wagę do moich słów. Byliśmy z bratem wstrząśnięci śmiercią Sir Charlesa. Często odwiedzaliśmy się nawzajem. Sir Charles lubił spacerować dróżką prowadzącą do naszego domu. Teraz martwię się przyjazdem jego spadkobiercy, dlatego chciałam go ostrzec przed niebezpieczeństwem. Jakim niebezpieczeństwem? Zna pan legendę o psie? Nie wierzę w te bzdury. A ja owszem. Odniosłem wrażenie, że nie chciała pani, by brat słyszał treść naszej rozmowy.
Mój brat nie chce, żeby posiadłość Baskervillów pozostała bez właściciela. To mogłoby zaszkodzić biednym mieszkańcom Bagien. Na pewno bardzo by się rozgniewał, gdyby dowiedział się, że próbuje ostrzec Sir Henry'ego. Prowadzimy badania naukowe, ale mamy też ciekawych sąsiadów. Na przykład dr Mortimer jest bardzo czytany w swojej dziedzinie. Świętej pamięci Sir Charles też był wspaniałym rozmówcą. Proszę bardzo. Dobrze się znaliśmy. Jego śmierć to dla nas wielka strata. Proszę was. Proszę. Dziękuję. Może odwiedzilibyśmy Sir Henry'ego? Myślę, że bardzo się ucieszy. Ciągle pan pisze, a pański przyjaciel jakoś się do nas nie spieszy. Do Sherlocka Holmesa? Bez niego sobie nie poradzimy. To bardzo zagmatwana sprawa. Dzień dobry. Dobry dzień. Witam pana. Te moczary są piękne. No ile skrywają tajemnic? Przeprowadziliśmy się tutaj 2 lata temu, zaraz po przyjeździe Sir Charlesa. Jako przyrodnik zbadałem tu każdy zakątek. A oto trzęsawisko Grimpen. Jeśli ktoś się tam dostanie, wystarczy jeden nieuważny krok, a będzie po nim. A mnie udało się dotrzeć do jej serca i wrócić. Widzi pan te pagórki? Są tam też małe wysepki, na których aż roi się od najróżniejszych motyli. Kiedyś spróbuję się tam dostać. Na Boga, niech pan nawet o tym nie myśli. Nie chcę mieć pana na sumieniu. Żywy pan stamtąd nie wróci. Chodzę tam tylko dlatego, że opracowałem własny system ścieżek. Ciszej. Słyszał pan? Te bagna są tajemnicze. Co to było? Miejscowi farmerzy twierdzą, że tak wyje pies Baskervillów, kiedy poszukuje kolejnej ofiary. Ale dzisiaj wyjątkowo głośno. Jest pan wykształcony. Jak wytłumaczy pan te odgłosy? Bagna niekiedy wydają dziwne dźwięki. Albo muł opada, albo woda się podnosi. Nie, to był głos żywej istoty. Być może. Słyszał pan kiedyś godowe wycie bąka? Jakoś długo nie widać naszego wspólnego przyjaciela doktora Mortimera. Podobno grzebie w starych mogiłach. Cieszę się, że widzę pana w dobrym zdrowiu. Co słychać, doktorze Watson? Na szczęście nic. A ja jestem zmartwiony.
Z jednej strony cieszę się, że udało mi się odkopać czaszkę prehistorycznego człowieka. Dla mnie to prawdziwe święto. Ale miejscowy prawnik, pan Frankland, chce mnie pozwać do sądu, bo rozkopałem mogiłę bez zgody najbliższej rodziny zmarłego. Sir Henry się śmieje, ale mnie nie jest do śmiechu. Na upartego w angielskim prawie znajdzie się na mnie odpowiedni artykuł. Pan Frankland jest dobry w tych sprawach. Pani i pani Stapleton. Witamy w posiadłości Baskervillów. Z pewnością często odwiedzaliście to miejsce. Natomiast ja i Sir Henry czujemy się tu jak goście. To prawda. Sir Charles był bardzo gościnny. Pański wujek był duszą miejscowej społeczności. Na długo zawitał pan w nasze strony? Myślę, że już stąd nie wyjadę. Watsonie. To tyle? Powiedziała, że jest za wcześnie na podziwianie bagien, gdyż orchidee jeszcze nie zakwitły. Orchidee jeszcze nie zacwili. Może powiedziała panu coś jeszcze? Martwi się z powodu przyjazdu spadkobiercy. Czyli pana. Was. Dobrze. Ale bardzo ciekawi mnie, co jeszcze powiedziała na temat orchidei. Że jeszcze nie zakwitły. Nie zakwitły? Co by to mogło znaczyć? Nie zakwitły już.
Берримор, что пан ту роби? Ничего, сэр. Ниц. Это... Завше справдзам на ночь всюстки окна. Всегда проверяю на ночь заперт ли. Даже в башне? Навет на веже? Да, сэр, так, в целом замку. Послушайте-ка, Берримор... Досыч тих крентатств. Довольно... Что пан ту роби? Что вам здесь? Не сделал ничего злого, просто осветлил окно. Я ничего дурного не делал, сэр. Я только посветил свечой в окошко и... А для чего вы... Для чего пан то сделал? Светили свечой в окошко? М? Не спрашивайте меня, Сергей. Прошу меня о ничего не питать. Не спрашивайте, клянусь вам... Присягаю, что это не моя таймница. Это касалось только меня. Клянусь вам... Gdyby sprawa dotyczyła mnie, to bym to sygnał. W jakim sensie? W jakim sensie? Dosłownym. Zaraz sprawdzimy, czy będzie odpowiedź. Watsonie, widzi pan? Co za drań? Przecież to sygnał. Kim są pańscy wspólnicy? To moja sprawa. Nic panu nie powiem. W takim razie niech się pan stąd wynosi. Jest pan zwolniony. Tak jest, sir. Видно, ничего не поделаешь. Я выгоню вас. Одейде пан сханьбьоны. Берримор. Берримор. Столько веков. Наши предкови от веков мешкали под одним дахом. И теперь вы... А теперь пан кнуе coś przeciwko мне? Нет, нет, сэр. Не przeciwko пану. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот. Eliza. Widzisz, Eliza, do czego doprowadziłaś? Nas uwalniają. Jesteśmy zwolnieni. Możesz się pakować. Ja dobiłaś. Co ty wygadujesz? Nie, czyżby to przeze mnie? Sir Henry, ja Henry, nie będę pana okłamywać. Mąż robi to ze względu na mnie. W dzieciństwie był bardzo rozpieszczany. Uważał, że cały świat należy do niego. Watsonie, nic nie rozumiem. A potem opętał go szatan. Złamał serce matce i zhańbił rodzinę. Później popełniał już same przestępstwa. Tylko dzięki miłosierdziu Bożemu uniknął szubienicy. Nic nie rozumiem. Sir Henry, on był cudownym dzieckiem. Mogę pokazać jego portret. Wyglądał jak aniołek. Nie trzeba. Wpadł w złe towarzystwo. Jej panieńskie nazwisko brzmi Selden. Dobrze, i co z tego? Selden jest jej młodszym bratem. Czyli morderca Selden jest pani bratem? Tak. Ukrywa się na bagnach i umiera z głodu. Mąż daje mu znak, że jedzenie przygotowane, a on pokazuje, gdzie je przynieść. Codziennie mamy nadzieję, że odejdzie. Nie możemy mu odmówić pomocy. Nic z tego nie rozumiem. Brat, bagna. Jaki może być obiad na bagnach? Proszę stąd zabrać tę kobietę. Doktorze, nic nie rozumiem. Mógłby mi pan wytłumaczyć, o co tu chodzi? Na bagnach ukrywa się jej brat, morderca Selden. A oni go karmią. Co pan powie? Prawdopodobnie światło widać tylko z tego okna. Dziwi mnie, że on się nie boi. Jak pan myśli, to daleko stąd? Około 3 kilometrów. A może go złapiemy? Dobrze. I będzie po wszystkim. Nie będzie. Wziął pan jakąś broń?
Mam bat, a ja rewolwer. Proszę zostać tutaj, ja pójdę w lewo. Pamięta pan o legendzie, która mówi, że w nocy siły zła... Scenariusz. Reżyseria. Zdjęcia. Wersja polska na zlecenie telewizji nowej generacji N, Studio Arm Film. Tekst Bogdan Grigoriew. Czytał Maciek Szklasz. Części pierwszej.